Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj w planie trochę obijania się, ale zanim zaczniemy się obijać, mamy małą misję w planie, ponieważ chcemy spróbować zrobić jakieś fajne zdjęcia, więc trzeba wcześniej rano wyjść z domu, zanim będzie pełnia słońca i póki jest jeszcze dosyć ładne światło do zdjęć. Właśnie jesteśmy na porannym spacerze i robiliśmy trochę zdjęć, z których chyba nic nie wyszło, bo gębę mam czerwoną i świeci mi się strasznie. No ale trudno, próba była. A tu już jest nasz ośrodek. Powiem Wam, że idzie się 2 minuty, a wydaje nam się, jakbyśmy szli kilometry, bo jest dosyć ciężko. Nadeszła pora na śniadanko. Nadszedł najwyższy czas, żeby powysyłać kartki i powiem Wam, że było dość ciężko w ogóle je tutaj znaleźć. Chyba nie są takie popularne. Byliśmy na poczcie. Na poczcie nie mieli kartek, tylko jakieś takie paskudstwa po prostu z jakimiś takimi twarzami dziwnie umalowanych Tajów. Nie wiem, o co chodziło. Mam nadzieję, że będą chociaż znaczki. No i poczta też jest zamknięta w weekend, więc dzisiaj musimy pójść, dorwać znaczki, kartki już wypisane. Także fajnie, to się akurat udało, tylko pewnie dojdą za miesiąc albo za 3 tygodnie, nie wiem sama zresztą. Zgnilizna. Staliśmy sobie dzisiaj o 6 rano po to, żeby zdążyć pójść na taki poranny targ, który odbywa się codziennie na naszej plaży. Jeszcze na nim nie byliśmy. Chcieliśmy tam pójść, bo my oboje jesteśmy trochę takimi freakami, jeżeli chodzi o tego typu rynki, markety, stragany. Lubimy też robić sobie zdjęcia w takich miejscach, znaczy no nie sobie, tylko tym produktom. Ale powiem Wam, że mam troszeczkę mieszane uczucia po tym spacerze, ponieważ no... Za dużo tam było trochę tych takich syfiastych rzeczy, których nie nakręciłam, zrobiłam zdjęcia tylko jakichś ładnych warzyw, owoców i takich tam, ale te wszystkie mięsa, te ryby, ten smród i to wszystko trochę mnie obrzydziły. Poza tym też przeraża mnie często to azjatyckie podejście do innych istot, to znaczy mam wrażenie, że Azjaci nie szanują ludzkiego istnienia, co dopiero zwierzęta, i że po prostu kompletnie nie zwracają uwagi na to, żeby jakoś, nie wiem, no, żeby jakoś humanitarnie w miarę te zwierzęta traktować. I po prostu widok takich dziwnie pozwiązywanych krabów, które machały oczami, jest dość przykry. I też się zastanawiam, co ci weganie widzą w tej Azji, bo jest strasznie duża moda wśród wegan, zwłaszcza tych takich surowych, na to, żeby jeździć do Azji. Ja rozumiem, że można tutaj kupić dużo fajnych owoców, że jest ciepło cały rok i że tych owoców jest dzięki temu też dużo więcej. Ale w jakiś tam sposób oni jednak wspierają gospodarkę krajów, które traktują zwierzęta 1000 razy gorzej niż Europejczycy, którzy je jedzą. I nie wiem, jakieś mam straszne mieszane uczucia. Jeżeli macie jakąś opinię na ten temat, to napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, ale mnie troszeczkę dziwi to, że oni się tak tą Azją jarają i tak, wiecie, chcą chłonąć tę kulturę i mówią, że jest dużo lepsza od naszej europejskiej cywilizacji, a z drugiej strony no, w Europie jakoś... Wiem, oczywiście zabijanie zwierząt nie jest czymś, co można nazwać humanitarnym czynem, ale ludzie są jako tako świadomi i nie dążą, znaczy dążą do tego, żeby zwierzęta jak najmniej cierpiały, a tutaj po prostu wszystko się dzieje i wychodzą z założenia, że to zwierzę i tak nic nie czuje, nawet jeśli czuje, to mają to w dupie. Także takie są moje przemyślenia po targu porannym. Jeśli macie jakieś opinie na ten temat, to tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach. A my już zeżarliśmy śniadanie, jak zwykle trochę za duże. I teraz idę sobie na basen. Dzisiaj nie ma żadnych jakichś napiętych planów. Po południu idziemy jeszcze na jedno maciupkie zwiedzanie, a jutro na wycieczkę. I znowu idziemy na kokosa. Już chyba przedostatniego, także mam nadzieję, że go dzisiaj dowiemy, bo ta pani nie zawsze jest czynna. Z samego rana widzieliśmy, jak się rozstawiała, ale byliśmy przed śniadaniem, a śniadanie jemy wielkie. Niestety, taki polski syndrom, jak jest darmowe jedzenie do oboru. To się po prostu zjada. Także idziemy po kokosa, skończyliśmy już plażowanie chyba na dziś. Nie było takiego super słońca.
Także żadnej spiekoty tym razem nie ma. Mój strój jest odcięty. Jestem teraz w saniku, ale nie pokażę wam moich cycków, aczkolwiek strój mam odcięty tak na prosto od pewnego poziomu, a staniki mają dekolt dużo niżej. Jestem w paski. Śmiesznie to wygląda, no ale cóż, trzeba się cieszyć opalenizną taką, jaka jest. Tak wygląda tajski ogródek. Zamiast jabłonek, gruszek i porzeczek mają banany i tam wielgachne kokosy. Takie bordowe, dyndające z bananowca to kwiat banana. Nigdy nie miałam okazji go jeść, ale widziałam niedawno o nim filmiki. Ponoć jest bardzo zdrowy, aczkolwiek trzeba z nim trochę się podsetkać, tak jak z karczochem, żeby wydłubać tę jadalną część. Niestety nie widziałam go tutaj takiego, żeby można było kupić i sobie zjeść, więc chyba nic z tego nie będzie, no ale ciekawie było zobaczyć to na drzewie. Wycieczki, czyli przedostatni dzień naszego pobytu tutaj. Powiem wam, że ja tutaj tak wcześnie chodzę spać. Chodzę spać między 9 a 10. Wyżej jestem czasem nawet już przed 9 i potem po prostu oglądam sobie YouTube'a do tej 9, 10. Więc obudziłam się dzisiaj, zresztą Tomek też się obudził grubo przed 6 i mogliśmy sobie podziwiać jeszcze z wyrazu, prawda, tak na lenia wschód słońca troszeczkę. I gdyby mi to zostało do Szwajcarii, chociaż oczywiście jest tutaj 5 godzin różnicy czasu, ale gdyby mi ten nawyk wczesnego chodzenia spać został, to byłabym chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ właśnie w Szwajcarii mam z tym problem i chodzę spać bardzo późno. Bardzo późno jak na to, kiedy wstaję i wychodzi na to, że śpię tak 5-6 godzin, dla mnie to jest za mało. Ale raczej wątpię, żeby było możliwe to, żebym się tak przestawiła, no bo sama praca około 9 godzin dziennie, plus dojazd, plus gotowanie, plus sprzątanie, plus niemiecki, plus jakieś treningi, plus montowanie filmików, plus gadanie na Skype'ie z rodziną i znajomymi i wychodzi na to, że nie ma opcji. Plus oczywiście tradycyjne oglądanie filmików innych i grzebanie w internecie. No i wychodzi na to, że wyspanie się schodzi na drugi plan niestety. Jest teraz 6 i mamy jeszcze sporo czasu, bo dopiero o 8.30 odbierają nas z recepcji na tę wycieczkę. Na szczęście dało się to tak zorganizować, bo biuro tego jeepowego pana jest dość daleko od nas i nie ma sensu iść w tym kurzu godzinę w jedną stronę i w upale. Także będziemy się powoli tutaj wykluwać, ubierać, szykować, pójdziemy na śniadanie, no i potem pojedziemy na wycieczkę i mam zamiar coś tam ponakręcać lub porobić jakieś zdjęcia. A tutaj widzicie jeszcze resztki, ja się zrobię zaraz ciemna, nie widać, muszę wam zaraz pokazać z głównej kamerki resztki wschodu słońca. No i tak to wygląda, ale mam chrypę od tej klimy chyba. Ślicznie jest. Trochę będę tęsknić, chociaż już trochę się cieszę, że wracam do domu. Ale jednak będę tęsknić za tym miejscem i za tym widokiem. W domu takiego nie mam. Śniadanko. Dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda. Najprawdopodobniej ostatnie pożegnanie z mangostanami, które są moim zdecydowanie ulubionym owocem tutaj. Więc muszę dzisiaj zeżreć aż 3. Śliczne. Thank you.
wracaliśmy właśnie z tej wycieczki jeepem i powiem wam, że było mega super. Całą drogę prawie, że poza głównymi drogami, gdzie jest to zakazane, mogliśmy siedzieć na dachu, bo nikt inny nie chciał się z nami zamienić, chyba się bali, no bo było trochę strasznie, ale nam się naprawdę bardzo podobało i też stamtąd właśnie mogliśmy zrobić jakieś fajne, wydaje nam się póki co, że fajne ujęcia i zdjęcia. Zobaczymy, co wyjdzie w rzeczywistości, bo czasami ciężko było w ogóle utrzymać ten aparat, więc na pewno bardzo trzęsie. Powiem wam, że bardzo fajna jest taka rozrywka, bo to jest po prostu cały dzień zapełniony wrażeniami. Rano odbierają z hotelu, później właśnie wiozą na takie safari, byliśmy zobaczyć wodospad, byliśmy w takim magicznym ogrodzie, byliśmy też w takim miejscu, gdzie można sobie kupić wycieczki na słoniach, aczkolwiek my nie mieliśmy absolutnie w planie tej wycieczki tego jeżdżenia na słoniu, w sumie nie wiem, po co tam byliśmy. I chcę tutaj wam też powiedzieć, że my z Tomkiem jesteśmy raczej przeciwnikami wszelkich atrakcji, które zawierają zwierzęta, to znaczy właśnie wycieczki na słoniach, jakieś, nie wiem, małpie pokazy, delfinarium, jakieś zdjęcia z dzikimi kotami, to wszystko absolutnie nie jest nigdy w zakresie naszych zainteresowań. Jakoś tak, zwłaszcza jeszcze w Azji, wydaje nam się, że te zwierzęta mogą być źle traktowane, więc te słonie, no też miałam takie mieszane uczucie, że tam wchodzimy. Nie wydaliśmy tam żadnych pieniędzy, nie kupiliśmy żadnej karmy dla nich, nie wsparliśmy tego finansowo w żaden sposób, ale jak już tam byliśmy, no to głaskaliśmy te słonie i powiem wam, że ja oglądałam sporo dokumentów o słoniach, bo bardzo lubię słonie ogółem i nie czytałam. Słyszałam też o tym, że na przykład malutkie słonie, które zostają osierocone, bo zabito ich mamy dla zęba, bardzo ciężko jest je karmić, ponieważ one nie chcą w ogóle jeść, nie chcą ssać mleka z butelki, jeżeli nie są dotykane, trzeba je ciągle głaskać po nosie. Karmi się je też przez takie specjalne koce, które imitują trochę brzuch tej mamy. I słonie w ogóle bardzo dobrze reagują na dotyk i powiem wam, że ten słoń to było niesamowite, bo na początku się oczywiście bałam, bo podchodziłam do niego trochę jak do takiej krowy stojącej na polu w Szwajcarii, bo nie wiedziałam, czy on zaraz mnie tą trąbą nie pacnie po gębie, więc tak bardzo asekuracyjnie do niego podchodziłam, ale on całkowicie zamarł, jak się go głaskało po tej trąbie tutaj, zamykał tak oczy i też jak przytulaliśmy tę trąbę, no był tak spokojny i taki jakiś zrelaksowany, więc wydaje nam się, że naprawdę mu się to podobało, także trochę sobie tego słonia pogłaskaliśmy. Mieliśmy też lunch w takiej restauracji z bardzo ładnym widokiem i napoje cały czas i to wszystko było w cenie, czyli człowiek się o nic już nie musi martwić, dostaje jeść, dostaje pić, jest odwieziony z punktu A do punktu B i potem z powrotem do hotelu, także bardzo fajnie. Trochę boli mnie głowa, bo jak zwykle chyba się trochę spaliliśmy, smarowaliśmy się rano, ale tak do dupy. Ja na przykład twarzy w ogóle nie posmarowałam filtrem, o, coś ciemno mi się tu robi. W ogóle twarzy nie posmarowałam filtrem, bo stwierdziłam, że po co, a nogi to tak wiecie, cieniutką warstwą, a potem jeszcze się kąpaliśmy w wodospadzie, więc coś czuję, że od tego siedzenia na dachu mogę być znowu spieczona. Mimo że filtr, powiem wam, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, ten, który kupiłam z iHerb na ten wyjazd, ale po prostu ja bardzo zaniedbuję kwestię smarowania, to znaczy smaruję się raz cieniutko, a potem idę do wody i siedzę 8 godzin w tej wodzie i już więcej nie smaruję. Także to tyle i myślę, że najwyższy czas skończyć już tego vloga. Myślę, że był dosyć długi w sumie. I dzisiaj mamy ostatni wieczór, pójdziemy sobie pewnie znowu na nocny market, ale nocny market był już zawarty w jednym z innych vlogów, więc już tutaj nie będę o nim gadać, przynajmniej tak mi się wydaje, że był zawarty. I jutro o 13 musimy się stąd zbierać i jechać na lotnisko. Mamy pierwszy lot o 15. Później mamy trochę godzin przerwy. Zobaczymy, czy uda nam się wykorzystać ją i pojechać jeszcze raz do Bangkoku na jakieś małe zwiedzanie, czy nie. A w Curychu będziemy w sobotę około 7:45 czasu curyckiego rano. Także fajnie, bo wykorzystamy spanie w samolocie jako noc i może uda nam się uniknąć właśnie bycia potem zjetlagowanym po takiej podróży. No dobra, to dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, oczywiście kciukujcie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!